W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten poniedziałkowy poranek 13 marca pragnę Was serdecznie powitać i pozdrowić, drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, Suwałk. Ten dzień pragniemy rozpocząć wspólnie od słuchania się w Boże Słowo, a książeczka z Biblii na co dzień podaje nam dzisiaj dwa wersety z Psalmu 115, werset 2 i werset 3, oraz później z Dziejów Apostolskich, z 17 rozdziału, 30 werset. Słuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Dlaczego mają mówić narody, gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Nie zważając przeto na czasy nieświadomości, Bóg wzywa teraz wszędzie i wszystkich ludzi, aby się nawracali. Jako słowo refleksji do tych wersetów książeczka podaje pierwszą zwrotkę pieśni numer 646 ze śpiewnika ewangelickiego. Przez wiele lat szukałem szczęścia w życiu mym. O Bogu i Golgocie nie wiedziałem, nie. Tak zmarnowałem życie, wciąż błąkając się, aż Bóg mnie znalazł i jak dziecię przywiódł swe. Dzień to był najpiękniejszy, który Bóg mi dał, gdy moim Zbawicielem Chrystus Pan się stał. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Jezusie, chciałem, byśmy jeszcze na chwilę przystanęli przy słowach z Dziejów Apostolskich. Wprawdzie wcześniej czytane słowo było zaczerpnięte z tłumaczenia z Biblii Ekumenicznej. Teraz zaś chciałem rozszerzyć te słowa jeszcze o kolejny werset i wsłuchajmy się je w tłumaczeniu z Biblii Warszawskiej. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, apostoł Paweł te słowa wypowiada w trakcie kazania, które wygłosił przy ołtarzu nieznanego Boga. Uczynił to po to, by ludziom, którzy go słuchają, ludziom, którzy budowali w swoim kraju, w Grecji, masę świątyń, masę pomników, masę ołtarzy, byśmy powiedzieli, poszukując Boga. A może, tak jak to zaznacza Paweł, w pewien sposób denerwując prawdziwego Boga. Bo jak Paweł zaznacza, Bóg pewne rzeczy puszczał płazem, a jednak te czasy się skończyły. I jak mówi apostoł Paweł, teraz nastała ta godzina, on wzywa do tego, by wszyscy ludzie się upamiętali. Metanoia, przekierowanie, odnowienie umysłu, zmiana toru myślenia, odwrócenie się od fałszywych bóstw i skierowanie się ku jedynemu Bogu. Drodzy, czy czas pasyjny, a szczególnie nawet to wczorajsze słowo kazalne, które słyszeliśmy o Judaszu i Jezusie, nie zachęca nas do tego, by naprawdę przemyśleć swoją wiarę, a także i postrzeganie Boga, a w tej perspektywie również i nas samych? Czy nawet wczorajsze słowo nie sprawiło, że patrząc na nie uczciwie i szczerze, zastanawiamy się nad tym, jaki jest nasz Bóg, skoro Jego Syn Jezus Chrystus, nawet w momencie, w którym zostaje zdradzony, w którym Jego jeden z przyjaciół okazuje Mu to, co chyba najgorsze, zdradza Go przed obliczem wrogów, Jezus co robi? Zwraca się do Niego przyjacielu. Traktuje Go, czy swoje własne dobro, niżej niż chęć wskazania Judaszowi jego błędnej drogi. Daje mu szansę, będąc samemu w obliczu śmierci.
czy to nie jest dla nas, chrześcijan, tych, którzy mienią się uczniami właśnie Jezusa, a nie Judasza. Do tego byśmy my przepracowali samych siebie, swoje podejście, chociażby do uraz, które nas spotykają, do zła, które nas dotyka, porzucili chęć zemsty, która rodzi się w nas chyba w sposób naturalny, kiedy ktoś nas krzywdzi. Dzisiaj apostoł Paweł mówi: przemieniajcie swój umysł. Pewne czasy się skończyły. Bóg przestał na pewne rzeczy, czy pewne rzeczy przestał puszczać płazem. A dziś, przygotowując się na sąd, na spotkanie z Chrystusem, na Jego paruzję, winniśmy przemieniać swoje umysły i nawracać się do Boga. Dlatego chciejmy w tym czasie pasyjnym, który przeżywamy, prosić Boga o siły do tej przemiany, o to nasze odmienienie się w kierunku Pana Boga, byśmy cokolwiek będziemy czynić w słowie, w czynie, było tym, co chwali Boga i przybliża nas, podążając w tej naszej ziemskiej pielgrzymce do Jego Królestwa. Zostańcie z Bogiem.